Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkey i widzimy się w Darkest Dungeon. Z ostatniego razu użalałem się nad swoim losem, jak to bardzo życie mnie mniej i tego typu sprawy. Aż tak bardzo, że zapomniałem ulepszyć tutaj naszych bohaterów na tyle, na ile mogę. I na wstępie już powiem, że dzisiejsza wyprawa będzie mocno nieoptymalna, mocno, powiedzmy, nie taka, jaką bym chciał. No ale jednak, jestem zmuszony do takich, jakby to najprościej nazwać, czynności, kroków. No, chyba też tego typu, ze względu na całokształt. Otóż sprawdziłem dokładnie wszystko, co i jak. I mamy tutaj bossa. Syrena nie jest łatwa zbytnio. Przynajmniej ja nie kojarzę, żeby była zbyt prosta. Tego też powodu ją odpuszczę. Tutaj mamy wyprawę już dłuższą, podobnie jak boss. Nie mam drużyny. Co samo w sobie powoduje, że jednak... No nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby tutaj iść. Potem jest właśnie jeszcze... kolejna średnia, ale ze względu, jak mówiłem, już na długość, nie chcę. Krótka, no ale niestety... gwiezdny stwór. No i zostało tylko to. Nieważne, czy chcę, nieważne, czy nie chcę. Po prostu idziemy tutaj taką drużyną. Ze względu na to, że krótkie może się przemieszają, może się nie przemieszają. W najgorszym wypadku po prostu nic nie zdobędę cennego. W najlepszym może nawet uda się, powiedzmy, wynieść stąd sporą dawkę artefaktów. Dobra, biorę dwie butelki krwi, jak zwykle. 12 prowiantu. 4 pochodnie, jedno takie. Dwa takie, jedno... Dobra, tak. I chyba w sumie tyle. Czy jest coś jeszcze, co by się mogło przydać? Chyba nie. Więc wyruszamy. Oczywiście wybaczcie za hałasy zza okna, ale tym razem nie mam jak się ich pozbyć. Powiem wprost. Jest tak gorąco, że z zamkniętym oknem bym tu nie wytrzymał. A jednak... no. Hałasy za oknem nie zależą już ode mnie, od domowników innych i w ogóle. Prawdziwie krótka ta krótka wyprawa. Jak prawie zawsze. Ale dobra, idziemy. Może natrafię na coś, właśnie jak mówiłem, te worki skarbów w czym. Żeby obdarci żebracy? Jakoś tak chyba można było ich nazwać. No ja nie będę ukrywał, nie wiem po prostu, jak ich nazywać prawidłowo. Z tego też powodu... no, nazwam ich po swojemu. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Dwóch takich, których łatwo ubić i jeden taki, którego najlepiej rozkrwawić. I mamy krwawienie... jakie? 3 punkty przez 3 rundy, no ale niestety nie mogę go trafić, więc zacznijmy od tego. I rzecz jasna pudła. Dobra. Więc może chociaż ogłuszymy. Oczywiście, że nie. To teraz na szczęście w mamyk. Wy to widzicie? Zostało obrażenia raz. A poza tym to ciągle nic. O, proszę, proszę, udało się go zatruć. I się zaczyna. I się zaczyna. Dobra, więc po pierwsze nie to, a to. Dużo skuteczniejsze, patrząc na mnogość naszych oponentów. A po drugie w sumie... no i po drugie nie ma niczego. Po prostu moim zdaniem jest to lepsze. To już jest... niegroźny, więc trzeba się zająć tym. Delikatne wyzdrowieniem. I w sumie... miejmy nadzieję, że wyprawa zakończy się... chociaż minimalnym sukcesem. Chociaż... trochę próbuję szukać, jest dobrze. Więcej nuta. Redukcja stresu, kto ma najwięcej? 26, 28... Chyba użyłem nie, znowu nie tego, co chciałem. Dobra, to niech ten gościu się rozgrzesza. Znowu minimalistyczne leczenie. W sumie nie takie minimalistyczne, jak na etap, w którym się znajdujemy.
Dobra. Mam nadzieję tylko, że znajdę więcej tych... pragnienia. Cię zaczyna pogłębiać. Szybkość się zwiększa. Wszystko inne się zmniejsza. W sumie nie wiem, co mogę o tym powiedzieć, poza tym... Warto manipulować tym klątwą. A tutaj były bandaże, jak nic. Nie będę też mówił, ona jest super, warto mieć wszystkich bohaterów przeklętych, czy tam... Lepiej unikać za wszelką cenę. Jest przydatna. Tego nie da się ukryć. No ale jednak... Powiedzmy sobie szczerze... Bywa dosyć problematyczna w... swoim... jakby to najlepiej nazwać... barwnym? No w sumie może być barwnym działaniem. Dobra, zobaczmy co dalej. No na pewno to by się opłaciło. Żaden inny bohater z Alni jest przeklęty. Jakiś cud. Inspirująca nuta. Na nią. Ja też przynajmniej wiem, że prawidłowo. Dobra, i teraz jak? A niech będzie znowu delikatne leczenko. Ktoś mówi, że chyba... moje sławki tak trochę szwankują. Komar jest groźny, czy nie? W sumie jest. Im prędzej się go pozbędę, tym lepiej dla mnie. I swoją drogą widzę, że chociaż nic nie zmieniłem w mikrofonie, siedzę tak daleko, jak ostatnio siedziałem. Jakoś dziwnie głośne. Te wszystkie dźwięki wydobywające z mikrofonu wydają. Tak właściwie, no rozumiecie, OBS pokazuje, że jest to na poziomie uszy mi pękną. Może przesadza, może nie przesadza. Ja się nie znam tak naprawdę. Mogę tylko powiedzieć to, co sam wiem o OBS-ie, czyli to, że często trochę wyolbrzymia. I tak, negatywne efekty z klątwy. Zapomniałem o nich. O, jeden. A ona ma minus 5, super. Wolę nie ryzykować. A, super, jeszcze nie mogę tego trafić. No to obniżaj stresa. Wow. Jakoś tak wszystko bezproblemowo przechodzi. Zapomniane smakołyki. Wózek wypełnia archaiczna zgoła kolekcja ze świeżych, jak i gniących. I co może to? Chyba niedługo trzeba będzie pokazać właśnie wam, jak działa. Przednie sama w sobie klątwa, przynajmniej tym, którzy nie znają. O. Jeszcze więcej. Zapomniałem, że na tą wprawę nie powinno się brać krwi, ze względu nawet na to, że właśnie się ją tutaj zbiera. No ale, mój błąd. Wziąłem, to będę miał zapas. Mam nadzieję, że wyjdę oczywiście z dużo większą ilością, niż przyniosłem. A. Z tym co, bo tak szczerze co, nie będę ukrywał, że nawet tego za bardzo nie znam. Ja widzę, że już sprawdzałem to kiedyś. Może lepiej to zostawię. I mamy walkę. Lega jak zwykle pierwsza. W sumie może albo spróbować to ogłuszyć, co jest prawie niemożliwe, bo 10%, albo może to dziabnąć. Co i tak przynosi zerowy skutek. Brawo, Chlega. To przynajmniej tej dwójki się pozbędę.
Gdzie będzie ciągle tak stresować bohaterów. No dobra. Ta bitwa jednak jest zbyt jeszcze mało znacząca, jeśli da się tak to określić. Żeby móc właśnie... No i... Po prostu z jej powodu... napoić bohatera krwią. Żeby tutaj się trafił kolejny, no, jakiś przydatny przedmiot. O Jezu. Widzicie? Jakiś obiekt tu jest. Dalej nie idę, bo tam tylko bitwa. Aż tak nie jestem zdesperowany, żeby iść na każdą bitwę. Z tego bym mógł wyrzucić w sumie serum prawdopodobnie. Jak mówiłem, strony z dziennika wolę zbierać. Proszę, macie. Ja nie będę czytał, bo jednak nie chce mi się tego robić. No i idziemy. Halo, gro. No nareszcie. Dobra, wyprawa jak widać pomału dobiega końca. I jest ta persona, na którą liczyłem. Krew za skarby. Fajne. Mogło być lepiej. Niech będzie. Pan jest ranny. Dobra, dwa żywności można wyrzucić. Oczywiście to tylko gra, dlatego wyrzucam żywność. Normalnie bym nigdy nie wyrzucił. Chyba, że byłaby przeterminowana. No ale rozumiecie, trzeba szanować żywność, żeby nie było. Że ja zachęcam do marnowania czy coś. I obiekt, obiekt. Lokacja misji, obiekt. A, dobra, czyli idziemy w sumie zwiedzić wszystko. Z nadzieją na to, że uda się znaleźć więcej. I się zaczyna. Złota potrzebuje to nawet bardzo. Dobra, niech będzie to. I w sumie można było powiedzieć, że już... A, to było coś innego, skrzynki z winem. O, ale nie wiedziałem, że da się to jakoś rozróżnić. Tego nie biorę. Nawet powiem szczerze, że nie wiem, czy coś trzeba było robić, czy nie. I po problemie. Dobra, najpierw idziemy tutaj. Bo jednak zakończenie misji jest w drugą stronę. I jest... kres. Wiecie co, teraz niby... O, marmant głową. Niby jeszcze... Nie muszę tego dawać i tak dalej, ale wolę jednak wam dać już teraz, niż stracić bohatera, więc proszę. No. Cofa się. Natomiast gdybym... Super. Nie zauważyłem, że już tutaj jest ta pułapka. Ale kontynuując, gdybym, no właśnie, no to podczas bitwy, to bohater by wpadł dosłownie w, jakby to najprościej nazwać, no tryb berserka. No ogólnie bym nie miał nad nim z pełnej kontroli. Natomiast, no. Pomimo tego, że nie miałbym nad nim pełnej kontroli, to byłby on mocno wzmocniony, jeśli nie, jeśli można tak to określić. Niby masło maślane, no ale jednak. No, tak więc. Zaraz kończy się przygoda. Wraz z nią nasz dzisiejszy czas antenowy. I... Co tu mogę jeszcze wspomnieć? Oczywiście zobaczymy się za dwa dni w Darkestie. I miejmy nadzieję, że... Znowu tu coś... Ale wiecie co, nie, no, ja muszę sprawdzić. Na szczęście nic złego się przynajmniej nie stało.
płoje i... To widzicie? Nigdy nie widziałem, albo przynajmniej nie nie przyglądałem się temu wszystkiemu, co jest tam w tle. Naprawdę są dosyć mocne obrazy. Delikatnie to nazywając. Nie, żebym kiedykolwiek uważał, że Darkest Dungeon no, nie jest grą, która potrafi takie trochę ekstremalne rzeczy pokazywać. No ale jednak na taką skalę to jeszcze nie widziałem. Powiedzmy masłowej rzeźni czy coś na tłach. Pewnie teraz wszyscy już zaczęli pisać, że coś tak podniecasz, co tak się dziwisz, to już było od zawsze, czy jesteś naprawdę ślepy czy coś. Jeśli tak piszecie, to no pozdrawiam was wszystkich, którzy to napisali. Jeśli nie, no to fajnie, przynajmniej jesteście w stanie zrozumieć, że jednak nie zwracam uwagi na taki szczegół. Zresztą, jakby nie było, to i tak pozdrawiam. I miejmy nadzieję, że uda nam się w końcu wspólnie ukończyć tego Darkesta. Bo jak przypominam, zacząłem tą serię głównie dlatego, że uważam Darkesta za dobrą grę, ale również dlatego, że no... Zapowiedzieli już drugą część, trailer wyszedł, nie wiem kiedy będzie miała premiera, więc nie powiem do kiedy mam czas, ale chcę ukończyć jedynkę przed premierą dwójki, żeby oczywiście dwójkę móc w dzień premierowy zacząć ogrywać, albo przynajmniej... No móc ogrywać, jak tylko zgromadzę finanse na tą grę, bądź... No... Red Hook podeśle mi klucza, żeby nie było co... Bodajże chyba właśnie... Jak to się nazywa, no... Color of Madness właśnie dzięki nim mam. Nie mam pewności, tak mi się wydaje. Tak czy siak, drugą część na pewno z chęcią ogram. Tylko jak wspominałem, nie wiem do końca w jakich to będzie, że tak nazwę, warunkach, kiedy, jak, po co i gdzie. Zresztą gdzie to trochę przesadziłem, przecież wiem, że to będzie u mnie w domu. I w ogóle, no ale... Rozumiecie mój przekaz. Dziękuję bardzo, na tym się kończy dzisiejsza wyprawa. Mamy na liczniku 17 minut, tak jak akurat jeszcze, żeby sprawdzić ostatnie rzeczy. I jakieś negatywne pewnie. Może być. No fajne. Nie. Da się przeżyć. The degeneracy of the hamlet is nothing, I fear. When compared to the condition of surrounding acres. Są nowi trendowaci, super. Ale dobra, więcej już nie będę robił teraz. Ostatnią rzecz, którą chcę w dzisiejszym odcinku zrobić, dokonać coś, to... Gdzie to jest? Nigdy więcej... A, okej, okay, dobra, to odnośnie lochu. Otóż... Oficjalnie pokazuję wam, zwiększam częstotliwość wydarzeń, bo... Wiem, że jest... Powiedzmy, pełno wydarzeń, które są ciekawe do pokazania, które mogłyby pomóc przeszkodzić. Jak chociażby okazja na wskrzeszenie tego wszystkiego, co tutaj leży martwe. Najbardziej zależy mi jednak chyba na nim. To może jest jednym z najbardziej... Najistotniejszy, chociaż chętnie bym też przywrócił ją do życia, czy któregokolwiek z moich flagelantów, bo oczywiście mamy zero. Ale dobra, nie będę tutaj się rozgadywał więcej. Na tym się kończy dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach z Darkest Dungeon bądź jakiejkolwiek innej gry. Hej!